Jak mógłby wyglądać feministyczny raj? Czy ktoś gdzieś kiedyś próbował wcielić w życie tego typu ideę? Okazuje się, że tak, w izraelskich kibucach. Na film Dzieci Słońca, na który Państwa dzisiaj serdecznie zapraszam w ramach cyklu Kino Nieletnie, naprowadził mnie Krzysztof Karoń. Dlatego ten dzisiejszy odcinek dedykuję właśnie jemu. Musicie sobie Państwo wyobrazić, że obok mnie siedzi dzisiaj Krzysztof Karoń. Niestety nie ma go dzisiaj z nami, bo odszedł, mam nadzieję, do nieba. Natomiast to on przypomniał mi o tym filmie, pokazał mi ten film i bez niego nie mógłby właściwie się odbyć ten dzisiejszy odcinek. Dlatego dedykuję go właśnie jemu. Yaldei HaShemesh, Children of the Sun lub Dzieci Słońca, film Rana Tala z 2007 roku. Jest filmem, który ma szczególną wartość dokumentalną, archiwalną, dlatego że powstał jako kompilacja, jako zestaw fragmentów 80 filmów autorskich, filmów prywatnych. Został obsypany kilkunastoma nagrodami na wielu festiwalach i opowiada nam o eksperymentach w izraelskich kibucach. Co znajdziecie Państwo w środku? W środku znajdują się opowieści, historie prywatne życia 18 osób, które albo były dziećmi wychowywanymi w izraelskich kibucach, albo same były rodzicami. Był to eksperyment, który miał stworzyć nowego człowieka. Nowego człowieka, gdzie mężczyźni i kobiety mieli być równi, gdzie mieli być silni duchem i ciałem. W ten sposób stworzono właściwie utopijne społeczeństwo, gdzie rodzinę naturalną zastąpiono rodziną zbiorową. Jak w praktyce wyglądał ten eksperyment? Pewnie Państwo się zastanawiają, co to oznaczało. Otóż kobieta, kiedy rodziła dziecko i przyjeżdżała z nim do kibucu ze szpitala, oddawała je właściwie od razu do żłobka. Tam opiekowały się nim zmieniające się opiekunki. Dzieci miały kontakt z rodzicami właściwie tylko przejściowy w ciągu 2-3 godzin dziennie. Były wychowywane właściwie w takich oddziałach wiekowych, gdzie nawet rodzeństwo było rozdzielane. Używano tych samych zabawek, tych samych metod wychowawczych. Właściwie wychowanie dziewczynek nie różniło się od wychowania chłopców. Nawet dziewczynki kąpały się z chłopcami do dosyć późnych klas szkoły podstawowej, co wspominają jako dosyć krępujące. Jaki był rezultat tego eksperymentu? Jak on się zakończył? Nastąpił właściwie odwrót, taka kontrrewolucja, ale zanim Państwu zdradzę, jak do tego doszło, to może pochylę się jeszcze nad wspomnieniami właśnie adeptów tego eksperymentu społecznego. Matki wspominają, nie kochałam i właściwie nie byłam kochana. Dzieci mówią, że koszmarem było dla nich to, że musiał spędzić kolejną noc bez bliskości rodziców. Wydawało im się, że właściwie wkraczają w straszną przepaść. Oczywiście czasami zdarzało się, że opiekunki były bardzo, bardzo okrutne, nie przejawiały w żaden sposób empatii, dzieci czuły się mocno zagubione. Nie używaliśmy słów mama i tata. Nie umiałam go nawet wypowiedzieć, wspomina jeden z adeptów tego eksperymentu. Tożsamość, która roztapiała się w tej tożsamości zbiorowej. Ważniejsze było my niż ja. Ci, którzy zdecydowali się odejść od tych kibuców, mówią, że właściwie samo wypowiedzenie słowo ja dokonywało właściwie jakiegoś przełomu w ich świadomości. Było to trudne. Był to pewien krok naprzód w ich rozwoju osobistym. To odseparowywanie dzieci od rodziców musiało się kiedyś zakończyć. Okazało się, że tutaj właśnie tą siłą kontrrewolucyjną stały się kobiety. Kobiety, które same były wychowywane w oddzieleniu od matek, któregoś razu, po jakimś czasie powiedziały dość. Zmusiły kibuce do zaprzestania tego eksperymentu. Zmuszały swoich partnerów, swoich mężów do tego, żeby wybudowywali jakieś takie nawet małe, skromne przybudówki jako pokoje dziecięce dla dzieci. Oczywiście mówią, że trochę traciły tej wolności, mówią o tym bardzo szczerze, dlatego że
to było dosyć wygodne. Wspólne pralnie, wspólne jadalnie, wspólne spożywanie posiłków, brak tych obowiązków domowych, więcej czasu na ten rozwój osobisty, na karierę. Ale mimo wszystko było to warte tego, żeby zbudować te silne więzi emocjonalne dzieci z rodzicami. Powstały nawet, proszę Państwa, opracowanie naukowe na temat tych eksperymentów. Zajmował się nimi Melford Spiro, napisał takie dwie książki Dzieci kibucu i Gender i kultura. I co ważne, zaczynał on właściwie jako proponent tych zmian, jako entuzjasta tych zmian. Dopiero w trakcie swoich badań odkrył, jak bardzo destrukcyjny był to eksperyment. Szkoda, że te badania Melforda Spiro nie są dzisiaj tak znane, jak powinny być. Natomiast może powinny się przebić też do opinii publicznej współczesne opracowania. Tutaj mam dla Państwa książkę Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenie na różnice. To jest książka naukowa, która zestawia badania na temat tego, w jaki sposób kobiety różnią się od mężczyzn. Mówię o tym w sposób celowy, dlatego że w wielu nawet biznesowych środowiskach, biznesowych inicjatywach mówi się wprost, że właściwie kobiety nie różnią się od mężczyzn. I tutaj jest tutaj taka dosyć pokaźna tabelka z wieloma liniami, która właśnie opowiada szczegółowo o tych różnicach. W wielu miejscach oczywiście kobiety od mężczyzn się nie różnią, ale to psychiczne zróżnicowanie jest widoczne natomiast na przykład w obszarze empatii, w obszarze komunikacji, umiejętności werbalnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale także na przykład podatności na perswazję, podatności na konformizm. Więc nie jest tak, że kobiety, nawet pod względem psychicznym, bo oczywiście pod względem fizycznym się różnimy, nie jest tak, że kobiety są identyczne. I o tym warto pamiętać. I o tym autorzy tego eksperymentu opisanego w filmie, jeszcze raz opowiem ten tytuł, wymienię ten tytuł, Dzieci Słońca, niestety zapomnieli. I teraz tutaj właściwie należy się w tym miejscu uwaga Krzysztofowi Karoniowi, bo jak już wspomniałam na początku, to on naprowadził mnie na ten film, to on podpowiedział mi ten film. Ale dlaczego był tym tematem zainteresowany? Obszerne omówienie tego filmu i właściwie fragmenty tego filmu znajdziecie Państwo w jego materiale zatytułowanym Gender, kontrrewolucja kobiet w kibucach. Tam Państwa odsyłam, bo niestety film nie jest w całości dostępny w internecie. Kiedyś był, ja oglądałam go w całości. Natomiast w tej chwili właśnie w ramach tego wykładu, tego mini wykładu Krzysztofa Karonia znajdziecie Państwo obszerne jego fragmenty. Gdzieś tam są jakieś kopie takie pirackie, ale nie będę ich Państwu polecać. I dlaczego Krzysztof Karoń polecił mi ten film? Bo był, proszę Państwa, bardzo zainteresowany edukacją i wychowaniem. I myślę, że niewielu współczesnych jego naśladowców, współczesnych jego fanów o tym wie. Chociaż w jego książce Historia antykultury, on o tym mówi, ale mówi właściwie trochę pomiędzy słowami. Mówi o tym na początku i na końcu, do czego jeszcze nawiążę. Spotkaliśmy się wiele lat temu, zanim jeszcze powstała ta książka Historia antykultury i bardzo mam takie miłe wspomnienie w głowie takiej intelektualnej właściwie rozmowy, intelektualnej debaty gdzieś tam w kawiarni, warszawskiej kawiarni. Było to dla mnie, nie ukrywam, też małe poświęcenie, ponieważ rzeczywiście palił papierosa za papierosem i było mi troszkę trudniej może myśleć w tych warunkach, ale to, o czym rozmawialiśmy, było niezmiernie ważne. Jak wiecie Państwo, Krzysztof Karoń właściwie zaczął swoje poszukiwania na temat cywilizacji i rozwoju kultury od badania historii sztuki. I stwierdził, że pod koniec właściwie XIX wieku historia cywilizacji sztuki europejskiej właściwie się zakończyła. I zadawał sobie pytanie, co odpowiada za tą destrukcję kultury, destrukcję sztuki. Dotarł w ten sposób do neomarksizmu, któremu właściwie poświęcił większą część swojego życia, większą część działalności, z której jest znany. Ale Krzysztof Karoń, jeśli Państwo jesteście dociekliwi, to we wstępie zauważycie takie zdanie. Książka ta ma jasno określony cel, ale porusza tematy z wielu dziedzin i jej właściwy odbiór
zależy od ogólnej wiedzy czytelników, która jest wynikiem systemu edukacji. Czyli odbiór przez czytelników zależy od systemu edukacji. Na samym końcu tej obszernej publikacji, w takim zamykającym rozdziale, który nazywa się Co robić, które ma być w zamyśle, jak rozumiem, pewnym antidotum, znowu Krzysztof Karoń nawiązuje do edukacji i wychowania. Mówi coś takiego. Myślę jednak, że jest szansa na stopniowe zmiany, które mogą doprowadzić do wychowania kolejnych pokoleń zdrowych psychicznie ludzi, a warunkiem jest stworzenie alternatywy dla powszechnie obowiązującego liberalno-marksistowskiego modelu wychowania krytycznego, obecnie nazywanego wychowaniem demokratycznym. Mówi o tym, że tak naprawdę nic nie zabije tego, tej dociekliwości naturalnej w zadawaniu pytania. Jeśli dobrze zadamy pytania, to nauczyciele będą musieli na te pytania odpowiadać. Krzysztof Karoń bowiem, proszę Państwa, był bardzo zainteresowany właśnie edukacją, wychowaniem i to tutaj upatrywał i właściwie początki sukcesu tego zdumiewającego sukcesu antykultury we współczesnych czasach, przepraszam, ale tutaj również upatrywał pomysłu na antidotum. Właściwie powinniśmy zacząć od edukacji i wychowania. Dlatego w tej naszej rozmowie dużą część poświęciliśmy właśnie wychowaniu i tak naprowadził mnie ten film na ten eksperyment w izraelskich kibucach. No cóż, właściwie może jeszcze pewną część powinnam poświęcić tutaj, żeby zamknąć pewną klamrą ten program, to nagranie, ideą feministyczną, bo skoro zaczęłam od tego, że ten eksperyment w izraelskich kibucach był wcieleniem wizji, utopijnych wizji feminizmu, to chcę Państwu zacytować kilka fragmentów wypowiedzi właśnie takich liderek, feministycznych liderek. Andrea Dworkin, autorka Woman Hating, mówiła coś takiego, czyli nienawiści do kobiet. Mężczyźni wiedzą wszystko, każdy z nich i przez cały czas, nieważne jak są głupi, niedoświadczeni lub aroganccy. Kobiety to zniewolona populacja, plon, który zbieramy, to dzieci, pola, na których pracujemy, to domy. Kobiety są zmuszane do popełniania aktów seksualnych z mężczyznami, które naruszają ich integralność, ponieważ powszechna religia pogardy dla kobiet ma jako pierwsze przykazanie, że kobiety istnieją wyłącznie jako pożywka seksualna dla mężczyzn. Z kolei bell hooks, profesor literatury i kulturoznawstwa, wyznawczyni intersekcjonalizmu, rasy, gender i kapitalizmu, która, jak twierdziła, co prowadzi do tworzenia systemów opresji i klasowej dominacji również wobec kobiet, mówiła coś takiego. Wyobraź sobie życie w świecie, w którym nie ma dominacji, gdzie kobiety i mężczyźni nie tylko są traktowani tak samo, ale zawsze są równi, gdzie wizja wzajemności jest etosem kształtującym wzajemne interakcje. I może jeszcze na koniec wypowiedź Simone de Beauvoir. Żadna kobieta nie powinna mieć prawa do pozostawania w domu, aby wychowywać swoje dzieci. Społeczeństwo powinno być zupełnie inne. Kobiety nie powinny mieć takiego wyboru, ponieważ zbyt wiele z nich się na niego zdecyduje. No cóż, jak widać, kobieca natura, właściwie biologia, zdecydowała jednak za nas. Nie jest to wybór, który był przymusem, jak twierdzą feministki. I co dowiodły właśnie izraelskie kibuce. Być może jako obronę, jedyną obronę na wdrażaną tam ideologię, można przedstawić fakt, że właściwie było to założenie obronne, tak, w czasach bardzo dużego poczucia niebezpieczeństwa, takiej labilności, niepewności co do tego, czy w ogóle Izrael przetrwa, jak będą się kształtowały jego dzieje. Ale mimo wszystko powinny być szeroko znane jako eksperyment nieudany. Jakie wnioski płyną dla nas z tego eksperymentu w izraelskich kibucach? No cóż, ogromne. I mam nadzieję, że tak jak zakończył się ten eksperyment, tak zakończy się eksperymentalne neomarksistowskie wychowanie, niestety coraz częstsze również w polskich szkołach. Zapraszam Państwa serdecznie na wyjątkowy, przełomowy film Dzieci Słońca.